Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Trenerze, usłyszeliśmy wszystkich zawodników i to, co chcielibyśmy usłyszeć, to jak naprawdę wyglądała ta komunikacja. O to, jakie były możliwości, jak te rozmowy wyglądały, o co trenera poproszono, czy jest plan, co dalej? Nie, bo spotkanie miałem właśnie przed Oberstdorfem z Adamem i rozmawialiśmy ponad 3 godziny i ta rozmowa była o wszystkim. O przyczynach, dlaczego tak było, gdzie byli blendy popełnione. Wiem też, że chodzi o to, że nie byl jakby ode mnie plán představený, ale ni więcej też v tej rozmowie rozmawialiśmy właśnie, že ta grupa byla za duża i strukturálně jak to změnit, po prostu rozdělit zaš té grupy, zrobit štivné štáby. I później vybíráme tež závodníků. Já teď prošel, že by měl tom informaci jak nejvčešněji. Bobo přijehalem tu i s Adami pověděl, že ještě nemá, ale že vlastně następný čvartek je zařont i mám dojehač. To mluví, OK, no co zrobíme, počakám. Ale tež pověděl, že ještě, že po prostu chtělem to tom informace včešněji, ale byl tu více prezes. No i zarecidovali, že povědzom vlastně, že umování bude dalej předlužena i to by bylo na dlouhší čas ta rozmowa. No, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła dosyć jasno wypowiadają się, że chcą z panem pracować. Czy pan na przykład dopuszcza taką możliwość, że gdyby pojawiła się oferta od związku pracy w osobnym sztabie, powiedzmy tej najstarszej trójki, to czy pan by to przyjął? Na pewno, bo właśnie ja się cieszę z tego. Nie czekałem, że aż na tyle będą stać. Wiedziałem, że stoją za mną, za całym sztabem, nie tylko za mną. Atmosfera, wszystko po prostu z tego względu to nie było lepszej atmosfery i ja się z tego cieszę, bo naprawdę jestem zaskoczony, że aż widać, jak zawodnicy i sztab murem stał za mną i ja myślę, że jakby coś takiego się stało, nie wiem na ile to jest prawdopodobne, to no to by musiał, bo no musiał, ale też chciał, bo teraz widzę właśnie, jaki dokładnie ten team mieliśmy. Zupełnie szczerze, teraz, no bo jest po sezonie, jeszcze jutro, ale to jest taka zabawa dla czołowej trzydziestki, co poszło nie tak, jakie są te wnioski, no bo my mamy wrażenie, że to nie dotyczyło jednego, dwóch zawodników, tylko systemowo to się posypało. Oczywiście kadra być może za duża, ale to gdzieś w detalach musi tkwić wszystko. Tak, nie było to tylko ta przyczyna, że była duża grupa i po prostu było tego za dużo, ale są też inne elementy tego materiału, też na początku też muszę powiedzieć, że naprawdę nie skakaliśmy dobrze. Tak było, ale wiedziałem, że musimy robić swoje. Do tego też na mnie było zrobiono materiału, to co mieliśmy przetestowano i to było też dużo zrobiło na samym początku. I no i później się przeciągało trochę dłużej to wszystko i też było narobiono paniki właśnie. Staraliśmy się utrzymać spokój, żeby z tego wyjść, bo widzicie, że o tych igrzyskach możemy powiedzieć, że weszliśmy na inny poziom niż byli, było lepiej i po prostu z takiej sytuacji długo się wychodzi. Staraliśmy się robić maksimum, a teraz na koniec myślę, że to też nie wyglądało źle. Dawid powiedział coś takiego, że te pierwsze miesiące, być może pierwszy rok, pierwsze dwa lata pracy były trochę na zasadach trenera Horngachera jeszcze, że
to nie był czas, kiedy trener mógł się jakby za siebie wypowiedzieć, swoje metody wprowadzić. O co dokładnie chodzi? Tak, bo ja myślę, że chodzi o ten cały system, co był też przez Haralda zrobiony i to wszystko, ale po co też zmieniać, co działa. Zawsze mówiłem, każdy sezon staraliśmy się coś innego robić, żeby nie było dokładnie to samo, ale też muszę powiedzieć, technika na przykład jest jedna ta zostanie i na tym trzeba pracować, ale na pewno miałem też w głowie, albo mam w głowie, co by było trzeba z treningiem zrobić i tam by na pewno byli większe zmiany już. Wczoraj wydawało się, że w niedzielę się pożegnamy, ale ja mam wrażenie, że ta historia będzie się ciągnęła jeszcze bardzo długo, ale tego czasu znowu nie ma. Też Dawid Kubacki powiedział, ja się boję, że my w maju obudzimy się z ręką w nocniku i trochę nam świat odjedzie przez te przepychanki polsko-polskie. To jest teraz, jak jest decyzja i w... Mówię, jestem zaskoczony naprawdę bardzo milo, bo doszło do czegoś nieoczekiwałem aż tak, bo widziałem też zawodników po tym, co zgłosiłem tą informację, że nie będę umowa przedłużona dalej i to już nie jest na mnie.